zakwas na żur. Założę się, że wielokrotnie kupując gotowy żurek w sklepie, nie byliście zadowoleni z efektu końcowego. Jest na ten sposób. Trzeba zrobić własny zakwas. Zobaczycie, jakie to łatwe. Mąkę żytnią umieszczamy w dużym słoju albo kamiennym garnku. Zalewamy ją ostudzoną, przygotowaną wodą i mieszamy drewnianą łyżką, tak żeby pozbyć się wszelkich grudek. Dodajemy kilka ziarenek ziela angielskiego, a także kilka ząbków czosnku. Mogą być grubo pokrojone. Jeszcze liście laurowe i cały czas mieszamy. A film z przepisem, jak przygotować z tego żuru przepyszny żurek, oczywiście znajdziecie na naszej stronie www.kulinarnatv.pl. Znajdziecie tam oczywiście jeszcze mnóstwo innych ciekawych przepisów. A do żuru na wierzch wkładam jeszcze żytnie pieczywo, około 2-3 kromek i delikatnie zamaczam. Tak przygotowany zakwas zakrywam od góry ściereczką. Musi mieć stały dopływ powietrza, ponieważ ulatniają się cały czas gazy. I odstawiam na około 5 dni w ciemne miejsce. Po tym czasie zakrywam i wstawiam do lodówki. Dzięki takiemu żurowi zrobicie najlepszy żurek, jaki tylko mieliście. Więc koniecznie zróbcie go w domu.